oczywiście Państwo chwilę, abyśmy mogli wspólnie spotkać się, porozmawiać, tak jak to ma miejsce przeważnie u schyłku roku, o tym, co już było, co zostało zrealizowane, jakie działania przed nami, jakie plany, a może i marzenia, które być może w tych planach też macie Państwo ujęte. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Dziś w sposób szczególny chciałabym powitać po raz pierwszy w naszym gronie. Przepraszam bardzo, żebym nie pomyliła. Panią Kalidę Ryzmanowicz. Nowe Stowarzyszenie Tatarów Warmii i Mazur. Witam Was. Pozwólcie Państwo, że usiądę, bo myślę, że to spotkanie ma takie założenie bardziej spotkania rodzinnego, spotkania ludzi, którzy mają sobie do przekazania pewne sprawy, ale czynimy to w taki sposób mniej administracyjny i oficjalny. Zależy nam na tym, aby ta atmosfera właśnie obejmowała to wszystko, co w tym czasie grudniowym się dzieje. Niech będzie także i naszym udziałem dzisiejszego spotkania. Ale zanim poprosimy Państwa o to wszystko, co robicie i jak Wasze sprawy się mają, jakie są problemy, jakie może są kwestie do rozstrzygnięcia, to przypomnę, bo jestem przekonana, że Państwo o tym wiecie, o takich dobrych elementach, z którymi się stykamy u schyłku tego roku 2014. Pierwsza wiadomość dotyczy społeczności romskiej. Wiecie Państwo, że ten dziesięcioletnia edycja programu, która właśnie się skończyła, przysporzyła naszemu województwu za Państwa udziałem ponad 3 300 000, więc to są pieniądze, które były wykorzystane na najróżniejsze działania społeczności romskiej w całym województwie. Rusza kolejna edycja tego programu, 6-letnia edycja. Ja jestem przekonana, że Państwo jesteście w stanie, no mam nadzieję, że nie mniejsze pieniądze jak dotychczas, także wykorzystać, biorąc udział tak intensywnie jak w tym programie dziesięcioletnim, we wszystkich możliwych projektach, bo właśnie z tych projektów pieniądze płyną. Także bardzo serdecznie Państwa do tych działań zachęcam. Chociaż tak sądzę, Państwa aktywność, Państwa kreatywność na pewno spełni oczekiwania twórców tego programu i w dalszym ciągu będziecie Państwo to czynić, co dotychczas jest Waszym udziałem. I sprawa następna, o czym Państwo też wiecie, minister administracji i cyfryzacji bardzo mocno uaktywnił kampanię na rzecz podpisanej przez Polskę Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych. To jest bardzo istotne, bo to jest kierowane do jednostek samorządu terytorialnego, do placówek oświatowych, do stowarzyszeń, których Państwo jesteście przedstawicielami. I to jest możliwość zaprezentowania siebie, konkretnych swoich działań w obszarach stowarzyszeń, w których Państwo jesteście. Bo przecież kwestia pokazania siebie to jest kwestia dotycząca tego najważniejszego, czyli umocowania mniejszości narodowych w tym miejscu, w tym regionie, w tym środowisku, w którym Państwo jesteście. Bardzo istotna kampania i dlatego zachęcam Państwa, abyście intensywnie wzięli w niej udział, pokazali się, podkreślili swoją obecność, swoją ważność, swoje zespolenie ze środowiskiem, w którym działacie. Pani pełnomocnik na koniec stycznia ma obowiązek przekazania panu ministrowi informacji z tego, jak kampania przebiega. Ta kampania w naszym województwie rozpoczęła się już, tutaj już pani działa
bardzo skutecznie i mam nadzieję, że Państwo też mocno włączycie się w tę kampanię. Oczywiście będziemy też prosić i dyrektorów placówek oświatowych, kulturalnych i jednostki samorządu terytorialnego, żeby w tej kampanii nas wspomagały. Ale Państwo jako stowarzyszenia jesteście tu bardzo, bardzo ważni i przede wszystkim jesteście najskuteczniejsi. W tym środowisku działacie, w tym środowisku, które znacie, no i które chce podkreślić swoje istnienie w danym miejscu, regionie na Warmii i Mazurach. To takie informacje tytułem wstępu, a ponieważ mogę przez chwilę, Państwo znacie wszyscy, różnie o nas mówią, ale tak do końca, nikt do końca nie poznał Romów i chyba nie pozna. To jest taka nasza cygańska mentalność. No więc w naszym województwie, ja tak może pokrótce powiem tak. W naszym województwie wszyscy Romowie z Ostródy, z Ełku, z Elbląga, z Olsztyna, wszyscy z Nowego Miasta Lubawskiego, wszyscy prężnie działali. Przez te lata dużo zrobiliśmy. Zaskoczyliśmy nawet władze ministerialne. Fakt, prawda, Marysiu? Tak, zaskoczyliśmy, że potrafimy, tak? Bo nas postrzegali jako osoby, które tylko tańczą i śpiewają, a my przecież potrafimy inne fajne rzeczy robić. I co nam się podoba i co chcieliśmy zrobić, i to chyba osiągnęliśmy. Postawiliśmy na integrację i edukację. A edukacja była dla nas bardzo ważna, bo zrozumieliśmy, że bez edukacji Romowie nie zrobią kroku dalej. I to nam się udało. Naprawdę jestem szczęśliwa i zadowolona. Myślę, że moi Romowie to potwierdzą. Robiliśmy dużo fajnych imprez kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych, w szkołach, w klubach. Także no, było nas głośno. Pierwszy kalendarz po romsku. Tak, pierwszy kalendarz po romsku, album wczoraj i dziś, który wydaliśmy. Organizowaliśmy wiele imprez integracyjnych, jeżeli chodzi na przykład o współpracę z szkołami. Była fajna impreza Ocalić Pamięć. Tutaj było połączenie Holokaustu romskiego z żydowskim, gdzie prężnie tutaj na ośrodek szkoły wychowawczej nr 2 w Elblągu partnerował i naprawdę było super. Co nas boli? Może to powiem, tak? Nas boli to, że my nie możemy nauczać języka romskiego. No nie mamy może możliwości. Nie mamy możliwości takiej i chyba nie będziemy mieli, ponieważ Romowie to grupa taka zamknięta i język romski to jest opisowy, niepisany i dlatego to jest utrudnienie też dla Romów. Ale zrobiliśmy krok do przodu. Fajnie, że akurat dzisiaj się spotkaliśmy na temat tego języka, bo tydzień temu byłam na takim fajnym szkoleniu w Warszawie, gdzie trenerami byli Romowie i uczyli nas, jak można dzieci w szkołach, w świetlicach popołudniowych uczyć poprawnie mówić i pisać po romsku. I naprawdę dużo rzeczy fajnych sobie tam po prostu zobaczyliśmy, że można fajnie to robić. I teraz Romowi właśnie wzięli, bo dużo jest języków romskich naleciałości. Sama się zawstydziłam, bo po prostu do końca nie znałam romskiego języka. Jak mi kazali przetłumaczyć historię z 1410 roku, więc trochę robiłam błędy. Proszę Państwa, to taka krótka na razie wstępna nasza rozmowa, ale z niej też słychać, że w zakresie działań mniejszości dużo rzeczy się zmienia i zmienia się w tym dobrym kierunku. Jeśli na razie nie jest doskonałe i takie jakby byście Państwo sobie tego życzyli, to myślę, że konsekwencja w Państwa działaniu doprowadzi do tego, by sprawy poprawiać, a chociażby to, o czym Pan tu powiedział, by móc jakoś lepiej funkcjonować w środowisku, w którym Państwo jesteście. A tak przy okazji, skoro dano Pani tekst z 1410 roku, to proszę mi wierzyć, ja jestem filologiem i gdyby mi taki tekst z języka polskiego dano z tego wieku, też bym miała problem, żeby tak od razu zgrabnie go przełożyć na współczesny język. Więc każdy język żyje i gdzieś tam się po drodze zmienia i z naleciałościami, i z zapożyczeniami.
Proszę Państwa, teraz taki miły element prezentowy. Poproszę Pani, aby świetlice romskie, świetlice szkolne, gdzie są dzieci romskie, tradycyjnie jak co roku, właśnie obdarować paczkami. Koła numer 2 w Olsztynie. Akurat tak, w budżecie naszym się mieści. I żaden nikt nam nie zarzuci. Mamy dwie szkoły, gdzie jest właśnie dużo romskich dzieci. Niestety Ełk nie przybył, prawda? Jest. Ełk jest? Jest. Świetlica romska w Ostródzie, czy jest? Jest pani świetlica romska w Ostródzie. Proszę, to zapraszam. Pani Obrewska. Bardzo proszę. Ja też mam mało przypominę. Bardzo dziękuję. To jednak pieniądze na świetlice były. Mało tego, powstała dodatkowa świetlica w Olsztynie, właśnie taka, o której mówi Pan, że chcecie mieć, żeby się można było spotkać, poćwiczyć, porozmawiać. Właśnie taka świetlica duża, bardzo duża. Już Wam zazdrościmy. O, to wiesz, nie powstała. Także, ale tak pozytywnie, prawda? Mimo, pozytywnie, tak. Uśmiechajcie się, może by poszedł. Ełki nie ma, prawda? Nie ma. Ja myślę, że jeszcze tutaj dla Państwa ze stowarzyszeń są takie drobiazgi tutaj. Po kolei jeszcze każdy prezent dostanie. Bardzo proszę. Bardzo tutaj jest mniejsza. Nie wiem, czy nam tak. Wystarczy. Bardzo proszę, na razie już szalejemy. Tak, najwyżej już przestaniemy pod koniec. Bardzo proszę. Ale nie to. Dobrze. Proszę. Ja myślę, że ten prezent cieszy Państwa, bo jest to kalendarz romski. I jest to książka wydana przez pana wojewodę Miejsca Upamiętnień I Wojny Światowej w naszym województwie. Pomniki i cmentarze. Myślę, że mniejszość niemiecka naprawdę znajdzie tam rzeczy, które ją bardzo interesują. Tym bardziej, że to jest po raz pierwszy wydany pełen wykaz wszystkich cmentarzy z I wojny światowej. Jest ich ponad 300 i one po raz pierwszy tu zostały wszystkie wymienione. Myślę, że to jest takie podstawowe dzieło, do którego się będzie sięgać i sięgać, jeśli ktoś się zajmuje tym tematem. I ładnie wydana się. Przyczyniłam się trochę do mnie, bo wydarzyłam ją także. Przejdziemy teraz do tego. Jest, no wystarczy. Wystarczy to dobrze. Tak, na pewno tak.
proszę poznać, to jest nasz pan Zewdrąga. My się już znamy. Ja reprezentuję pana. Współpracuję właśnie z Romami i z niemiecką mniejszością. Także na... Tak. Ja już pana spotkałam. Cieszymy się, że pan przyjechał. I ten symboliczny opłatek. I chciałabym przekazać Państwu życzenia takie, które wszystkim nam są najbliższe i najbardziej potrzebne, by realizować swoje życiowe zamierzenia. Proszę Państwa, dużo, dużo zdrowia. Bo jeśli ono będzie, to da nam siłę, energię do tego, by działać, by pracować. Życzę Państwu, abyście w tej swojej pracy, mimo że jest wiele problemów, wiele niedostatków, potrafili odnajdować te rzeczy z tej bardziej światłej strony, z tej pozytywnej, czyli cieszyć się drobnymi dokonaniami, cieszyć się drobnymi krokami, które rozwijają Waszą działalność, które pozwalają Wam służyć społeczności, z której pochodzicie. No bo pewnie po czasie, to Pan tu wspomniał, te wszystkie drobne rzeczy wykonywane na przestrzeni miesięcy i lat okazują się wielkimi dokonaniami. Tego Państwu bardzo serdecznie życzę. Życzę Państwu radości, codziennej radości z uśmiechem na Waszych twarzach i na twarzach tych, z którymi jesteście. Życzę satysfakcji, zadowolenia, słońca w środku i na zewnątrz. Życzę Państwu dużo, dużo pomyślności. Niech to wszystko, czym Państwo możecie się dzielić, będzie udziałem także Was samych. Czyli to serce, tę życzliwość i szacunek, jaki dajecie drugiemu człowiekowi, niech do Was wraca. Niech wraca i bogaci nas wszystkich wewnętrznie. I proszę Państwa, życzę Państwu, by Was otaczało dobro, życzliwi ludzie, byście Państwo, otwierając swe serca, mogli liczyć na to samo ze strony środowiska, w którym jesteście, ze strony ludzi, z którymi się spotykacie. A na ten nowy rok niech on będzie piękniejszy i szczęśliwszy od tego, który mija, bo jeśli sobie stawiamy jakieś cele, to zawsze one powinny być nieco wyżej od tych, które już zrealizowano. Więc tak warto też myśleć o przyszłym roku, żeby to wszystko, co Państwo planujecie, mogło Wam się ziścić. I jeszcze jedno, marzenia. Trzeba je mieć, żeby pięknie żyć. I pamiętajcie Państwo, chociaż pewnie wiecie o tym, że marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Więc spełniajcie swoje marzenia i marzenia Waszych najbliższych. Państwu, Waszym rodzinom, Waszym bliskim wszystkiego dobrego, pięknych, wspaniałych świąt i nowego roku i realizacji wszystkiego, o czym Państwo myślicie i marzycie. Wszystkiego dobrego. Każdy z Państwa bardzo proszę, żeby... Wszystko trwa dalej. To nie jest zakończenie spotkania. Jeszcze będziemy rozmawiać i jeszcze dwa tematy do omówienia. Zapraszam Państwa do wspólnego łamania się opłaty.
Nie zmieniałam. Proszę tak.